Przed wami szyderczy skrót filmu o małym króliczku z wielkimi marzeniami, który dołącza do zwierząt z jeszcze większymi... Bardzo śmieszne, bardzo śmieszne. Ale proszę, sprawdźmy ten numer. Zanim przejdziemy do sedna, mały quiz. Jeśli nie wspomnę teraz, że sponsorem tego odcinka jest serwis VPN, a nie serwis oferujący cashback przy zakupach, to znaczy, że wspomnę o... Bingo! Raid Shadow Legends. To turowa gra mobilna i pecetowa, w której macie do wyboru ponad 600 czempionów, z czego moja ulubiona trójka to Shrek na sterydach, Xena wojownicza księżniczka i Randka w ciemno, oby miała wszystkie zęby, z których stworzycie drużynę i będziecie mogli ją ulepszać artefaktami, nowymi skillami i miażdżyć potężnych bossów po jakichś 50 zmiażdżeniach przez nich, a wraz ze wzrostem doświadczenia i zdobywaniem silniejszych czempionów będziecie mogli grać w kolejnych trybach gry, których jest aż 5 i stawiać spoconego czoła coraz większym wyzwaniom. Jestem tak podniecony, że to aż nie na miejscu. Ale najpierw zaczniecie od kampanii, czyli głównej historii gry, gdzie będziecie trafiać do kolejnych lochów o coraz większym poziomie trudności. W ostatnim podobno trzeba posprzątać. Dzięki czemu odblokujecie kolejne tryby gry, takie jak arena, gdzie będziecie się naparzać z drużynami innych graczy, czy clan boss, w którym dołączając do klanu staniecie naprzeciwko najpotężniejszych bossów. Najbardziej boję się swojego byłego bossa z infolinii. A już w tym miesiącu nadchodzi Call of the Arbiter, gigantyczny update, który przyniesie nowych czempionów, nowe zestawy artefaktów oraz eventy. A korzystając z mojego linku w opisie lub skanując kod QR, otrzymacie na start mega bonus o wartości aż $30, zawierający epic czempiona o imieniu Knight Errant i mnóstwo przydatnych rzeczy. Więc wypróbujcie raid z dużym ułatwieniem klikając w link. A teraz dołączymy do stada baranów. No, God, please, no! Gdzieś w domu Tarzana mała Judy opowiada, że przez tysiące lat światem rządziły strach, przemoc i żądza krwi. Nie zapominaj o żądzy dym, demonstrując to ostatnie za pomocą szarfy i litra keczupu, podkreślając, że kiedyś można było zostać tylko drapieżnikiem lub ofiarą, ale teraz dzięki organizacji LGBT, to znaczy dzięki ewolucji, każdy może zostać kim chce, na przykład astronautą lub komornikiem, a ona chce sprawić, żeby świat stał się lepszy, więc zostanie w przyszłości policjantką. Zdecyduj się. Na co po występie rodzice wspierają ją jak mogą, żeby wybiła to sobie ze łba, bo jeszcze żaden królik nie chciał nawet zostać pałą. A posiadanie marzeń jest fajne pod warunkiem, że się ich nie spełnia. W końcu jakieś motto, któremu sprostam. Ale gdy opowiadają, jakie hodowanie marchewek jest zajebiste, zauważa Gideona, który zabiera jej przyjaciołom bilety, więc się za nimi wstawia, obrywając w swój słodki pyszczek. Jak ona będzie wyglądała teraz na ścianie. Jednak gdy bydle odchodzi, okazuje się, że odzyskała bilety i potwierdza jego wcześniejsze słowa, że owszem, nie wie kiedy przestać. Mam to samo patrząc na karmiące matki. I już 15 lat później zaciąga się do Akademii Policyjnej 5, gdzie dostaje totalny łomot, nie dając sobie rady na poligonie, a nawet w sraczu. Ale dzięki ciężkiej pracy, determinacji i obowiązkowemu montażu w stylu Rockiego, to ona zaczyna spuszczać wszystkim łomot i kończy Akademię jako najlepszy absolwent roku, stając się pierwszą króliczą bagietą, którą sołtys z wieżogrodu kieruje prosto do Śródmieścia. Już szykuje ogórki do tego pasztetu. Więc starzy ostrzegają ją przed niebezpieczeństwami wielkiego miasta, w szczególności przed lisami, bo lisy to największe Więc dają jej odstraszać rudych ogonów, który z grzeczności bierze. Gdyby to był film aktorski, to byłby szczyt rasizmu. Po czym Judyta odpala gazelo Shakirę, która śpiewa jej, jak zajebiście może być, gdy mija kolejne dystrykty Snowpiercerem, aż trafia do samego centrum, gdzie wszystkie zwierzęta żyją w idealnej harmonii, a każdy gatunek ma infrastrukturę pod swoje gabaryty, a my nadal nie mamy łazienek dostosowanych do rozmiarów mojej anakondy. Po czym melduje się w swoim gównianym apartamencie z patusami za ścianą i jest zachwycona, a kolejnego dnia trafia na pierwszą odprawę, gdzie komendant Bogo przydziela wszystkim rejon poszukiwań 14 zaginionych drapieżników, ale Hobbs dostaje parkometry. To dlatego, że jest kobietą, tak? Na co przypomina mięśniowi, że była najlepsza na roku, więc stwierdza, że w takim razie bez problemu wystawi 100 mandatów dziennie, ale Judyta stawia sobie za cel 200 do południa, bo nigdy nie wie kiedy skorzystać z kalkulatora. Po czym zakłada kondo
Nabuchodonozor pachoła i wsiada do swojego papa skuterek, który do przodu stoi, ale do tyłu już lata. I tak jak sobie założyła, wystawia 200 mandatów do 12, po czym zauważa nagle podejrzanego lisa, który jest podejrzany, bo jest lisem. Ale gdy wchodzi za nim do lodziarni dla słoni, okazuje się, że chce tylko kupić Jumbo Loda dla swojego synka na urodziny, ale typ za ladą nie chce mu go sprzedać. Zaraz, nawet jeśli chce normalnie zapłacić? Co to kur... to segregacja gatunkowa. Więc Hobbs się za nimi wstawia, grożąc grubasowi wezwaniem sanepidu, który zainteresowałby się lodami nakładanymi gołą trąbą z dodatkiem flegmy. Więc to nie była pistacjowa polewa? A gdy okazuje się, że tatuś przypadkiem zapomniał portfela, Judy oczywiście za nich płaci i dumna, że uszczęśliwiła małego słodziaka, wraca do pracy. Ale po chwili zauważa, jak przetapiają towar do mniejszych słoików i gówniarz prowadzi. Wow, a dopiero jeździł w wózku jako pasażer. Więc rusza ich tropem i okazuje się, że Janusze z darmowego Jumbo Loda produkują kilkadziesiąt lodołapek, które opychają gryzoniom, a patyczki upłynniają na mysich budowach, nielegalnie się wzbogacając. A wszystko przez Hobbs, bo to ona kupiła im loda. Więc gdy mały uchlon odjeżdża, króliczek konfrontuje się z liskiem, wymieniając mu wszystkie wykroczenia, jakie popełnił, ale pokazuje jej niezbędne pozwolenia i wszystko odbija, twierdząc, że robi to nie od dziś. Czyli przebiegły lis okazał się przebiegły? Co za twist! Po czym oczywiście rozkłada ją na atomy, zgadując, że przyjechała tu z jakiegoś zadupia spełnić swoje marzenia i zmienić świat, ale nigdy nie zostanie prawdziwym gliną, bo swojej roli nie da się zmienić. Gdy jesteś rudy, owszem, ale daj innym szansę. Dlatego on zawsze będzie szczwanym lisem, a ona głupiutkim królikiem tonącym w betonie, więc zrezygnowana wraca w cementowych bucikach do siebie, odbierając telefon od rodziców, którzy widząc strój parkingowego żula, są zachwyceni, że nie jest prawdziwą policjantką. Co za ulga mieć dziecko, które nic nie osiągnęło. A kolejnego dnia ludzie jadą ją jak burą sukę za wykonywanie swojej pracy, gdy niespodziewanie staje się świadkiem kradzieży, więc rusza w emocjonujący pościg, łapiąc łasicę i przy okazji ratując życie małej ryjówce. Moją ciotkę zabił wielki pączek, a właściwie 7 pączków dziennie. Po czym wrzuca zapączkowanego złodzieja na komisariat, ale Bogu jest wściekły, bo miała wystawiać mandaty, a nie być przydatna, gdy nagle pojawia się pani Wydralska. Wszystkie wydry mają tak na nazwisko? Fuj! Która błaga o znalezienie jej zaginionego męża, więc Bogo zapewnia, że robią co mogą. Gdy Hobbs wyjeżdża nagle ze ślubowaniem, że ona go znajdzie, a wiceburmistrz Obłoczek już daje znać burmistrzowi, więc Judyta dostaje 48 godzin na rozwiązanie sprawy albo wyleci. Nie wiedziałem, że ten film będzie aż tak długi. Po czym dostaje akta sprawy chudsze niż jej wypłata, ale i tak zauważa, że Wydralski wcinał lodołapkę od Nika, więc podpuszcza go, żeby się wygadał, ile zarabia na swoim biznesie, a później puszcza mu replay z marchewki, szantażując skarbówką. Czyli przebiegły lis nie płaci też podatków? Jestem w szoku. Więc nie mając wyjścia, prowadzi ją do ostatniego miejsca, w które poszedł Wydralski, strefy relaksu dla zwierząt lubiących chillować nago i nie posiadających genitaliów, gdzie wyciągają info od spizganego jaka, wyciągającego info od słonicy, która nic nie pamięta. Tak, zdobywając numer rejestracyjny samochodu, do którego wsiadł, ale Hobbs nie ma jeszcze dostępu do bazy, więc Nick zabiera ją do wydziału komunikacji swojego znajomego Flasha, który jest zasranym leniwcem. To nawiązuje do czegoś w rzeczywistości, bo nie łapię. I gdy zapisuje numer rejestracyjny z prędkością smoły, Nick opowiada mu suchara, który dolatuje do niego po jakichś 2 tygodniach, więc Flash opowiada go Żanetce, marnując kolejne 3 lata ich życia. Mają tę samą moc, co kilkuletnie dzieci opowiadające cokolwiek. A gdy w końcu dostają informację, że właścicielem jest wypożyczalnia aut, jest już zamknięta i Lisek Chytrusek zniechęca Judy, więc ta przerzuca marchewkę z nagraniem i zdobywa pretekst, że weszła za nim. Równie dobrze mogłaś kogoś zabić i oskarżyć jego. Ci rasiści i tak by mu nie uwierzyli. Po czym znajdują limuzynę, a w środku niedźwiedzią sierści przeboje Franka Szczuratry. To fura Paddingtona? Ale z tyłu odkrywają wydrapane wnętrze i prawko Wydralskiego, a gdy lisi móżdżek łączy wszystkie kropki, ogarnia, że to wóz pana B, największego mafiozy, który niespecjalnie za nim przepada. W przeciwieństwie do całej reszty, która go kocha, po czym nagle drogę zastawia im 2 polarnych kar, którzy wiozą ich przed oblicze największego bydlaka, jakiego widzieli, który odsłania jeszcze większego bydlaka, oby ten nie wyciągnął swojego, któremu Nick od razu całuje brilant, a mały wielki bosu przypomina mu, że zaprosił go do swojego domu, gdzie jego babka przygotowała mu pasgetti, a on go wy...
sypiał, dając mu gobelin uszyty z dupy skunksa, w którym ją pochował. Zawijacie babki w dywany? Nie słyszeliście o trumnach? A gdy Judy pucuje się, że jest pałą, Mały ogłasza plan B, już mają pływać skarpiami. Ale nagle pojawia się córka, która ma dziś ślub i pamięta, że Kłuiczek uratował jej życie, więc Padre ich oszczędza, obiecując, że pomoże znaleźć Wydralskiego. Tak się robi karierę w mafii Rudzielcu. I w czasie dojebanego wesela tłumaczy, że Wydralski to jego florysta, który jest dla niego jak rodzina, więc gdy chciał z nim poważnie porozmawiać, wysłał po niego limuzynę, ale w czasie jazdy nagle zaatakował szofera. Nie dziwię mu się, ile można słuchać ruskiego techno. Więc sierściuchy składają mu wizytę i gdy im otwiera, okazuje się, że Wydra pozbawił go oka, bo w czasie jazdy nagle coś w niego wstąpiło i stał się bestią, która się na niego rzuciła. Tak, tak, to już wiemy, masz coś nowego? I podobno cały czas wrzeszczał coś o skowyjcach, ale gdy chcą z nim o nich pogadać, nagle sam zamienia się w Mr. Hyde'a. Czyli jednak ma oko? Buuu. I gdy zaczyna na nich polować jak jakieś zwierzę, Niuńka wzywa posiłki i w ostatniej chwili ratuje życie naciągacza, po czym spadają kilka pięter niżej, bezpiecznie zatrzymując się na bungee. To nie jest czas na rekreację. A gdy pojawia się Bogo, Judy próbuje go przekonać, że zwierzęta dziczeją, ale okazuje się, że zakajdankowany bydlak zniknął. Może chowa się za latarnią. Więc komendantu każe jej oddać blachę, gdy Nick niespodziewanie się wtrąca, zauważając, że utrudniali jej dochodzenie jak tylko mogli. Dochodzenie. A mimo tego poradziła sobie lepiej niż oni, mają jeszcze 10, ukośnik 6 godzin do 48, więc ruszają dalej swoim tropem, wsiadając do kolejki, gdzie Lisek radzi Pluszakowi, żeby nigdy nie pokazywała, że da się ją skrzywdzić. Kto by chciał skrzywdzić kuzynkę Loli? Po czym uzewnętrznia się, że gdy był jeszcze małym chytruskiem, marzył o dołączeniu do zuchów, ale że był jedynym drapieżnikiem w grupie, te małe skurczy syny założyły mu kaganiec, przekonując, że nikt nigdy nie zaufa Lisowi. Tu niestety mieli trochę racji. I wtedy zrozumiał, że skoro i tak wszyscy widzą w nim zdrajcy i kombinatora, to nie ma sensu starać się zostać kimś innym. Ale Mała przekonuje go, że jej nie musi nic udowadniać. A co ty tam wiesz, sierściuchu? Po czym nagle przypominają sobie o monitoringu, ale że Judy nie ma do niego dostępu, proszą o pomoc wiceminister Obłoczek. I odkrywają, że szofera zwinęły kojoty, które jak zwykle darły ryja do księżyca, więc to tych wyjców musiał bać się Miałczuk. Nie do końca, ale trop niezły. I gdy odkrywają, gdzie z nim pojechali, docierają poza miasto do jakiejś tajemniczej placówki, gdzie po odwróceniu uwagi kojotów wyciem tradycyjnie ładują się przez sracz. Oj, nie wiem, maleńka, ostatnio cię pokonał. I znajdują w środku wszystkich 14 zaginionych drapieżników, łącznie z Wydralskim, gdy nagle zjawia się burmistrz, żądając wyjaśnień, dlaczego zdziczały. Nie wiem, ale lew zadają to pytanie wygląda komicznie. A gdy Judyta go nagrywa, nagle dzwonią jej rodzice i uruchamia się alarm. Ale kojoty zastają tylko plumkający sracz, gdy tamci lądują w wodzie i dzwonią do Bogo, który ogląda sobie na telefonie, jak tańczy z gazelą. Zaginęło 14 osób, a ty udajesz, że pracujesz, sterydzie? I po chwili zjawiają się bagiety, aresztując burmistrza, a przed konferencją prasową Pluszowa wręcza Nickowi aplikację, żeby mogli rozwiązywać kolejne sprawy jako partnerzy w sequelu. Czekam na to już 8 lat. Ale później pod gradobiciem pytań Niuńka sugeruje, że dziczają tylko drapieżniki przez swoje pierwotne instynkty, które z jakiegoś powodu się teraz uaktywniają. To na pewno nie wzbudzi paniki. Na co Lisek flashbackuje do traumatycznych wspomnień z dzieciństwa i podpuszcza Judy, że może jego też powinna się bać, na co odruchowo sięga po gaz. Więc Nick olewa jej formularz i zawiedziony odchodzi. No i zapomnij o potomstwie z rudymi irokezami, Mała. A po słowach Judyty całe miasto ogarnia strach przed drapieżnikami. Pieżnikami ludzie się dzielą, więc gazela oczywiście robi pokojowy marsz, bo tylko celebryci mogą nas uratować. Po czym burmistrz, Obłoczek i Bogo chcą, żeby Chopsówna została twarzą milicji, bo większość mieszkańców to ofiary, a ona jest ich bohaterką. Ale widząc, co stało się z miastem, oddaje odznakę i wraca na wieś. Czyli jej rodzice mieli rację, to jednak marchewki zmienią świat. Gdzie okazuje się, że dzięki niej starym poszerzyły się horyzonty i zatrudnili Gideona, który przeprasza ją, że był takim f***em, po czym nazywa niebieskie kwiaty skowyjcami. A rodzice opowiadają, że jak wujek Tadzik jednego zjadł, to mu totalnie odd***ało i odgryzł kawałek dupy matce. Parking mi się kończy.
Więc Judyta ogarnia, że to przez kwiaty zwierzęta dziczeją, po czym pędzi z powrotem do zasiednio zwierzogrodu, znajdując Nika, którego średnio interesuje jej teoria. Mieszkając pod mostem, ja bym się jednak zainteresował czymkolwiek, więc opowiada mu, jaką była fatalną przyjaciółką i że jest tylko głupim królikiem, co jej kilka razy przewija z marchewki i zgadza się jednak pomóc. Więc ruszają tropem łosicy, która na początku ukradła cebulki z kowyjców. Taki wielki ten zwierzogród, a jednak taki mały. I odwiedzają go, gdy wciska Januszom podróbki innych filmów Disneya, ale nie chce współpracować, więc Don Szczurro składa mu propozycję nie do odrzucenia i dowiadują się, że ukradł cebulki dla pewnego barana o imieniu Tryk. Tak jak Trick, tylko przez Y. Który oczywiście ma podziemną melinę w opuszczonej stacji metra. Nasze metro ma dwie linie, a oni opuszczone stacje w każdym filmie. Gdzie odkrywają plantacje skowyjców z Breaking Bad, z których Jesse tworzy naboje, którymi jak się okazuje uraczył z daleka Wydralskiego i szofera, gdy baran wychodzi po latę. Co? Judyta wydala go za drzwi i odjeżdża z wagonem dowodów, a gdy zmierzają na czołowe, każe Lisoju przyspieszyć i w ostatniej chwili zmienia tor jedną z wełen. Ale wagon się przewraca i wszystkie dowody strzela. Dobrze, że to była kolejna opuszczona stacja. Na szczęście Nick zabrał wcześniej walizkę z Giverą, więc biegną na komendę skrótem przez muzeum, gdzie nagle pojawia się obłoczek, która oferuje wzięcie walizki, ale Judy coś nie pasi. Nigdy nie ufaj nikomu. I obłoczek wysyła za nimi baranie pały, które spychają ich na zamknięty wybieg, a ona aplikuje skowyjca Liskowi, który zamienia się w krwiożerczą bestię. Nie dość, że chytry, to jeszcze morderca. Po czym burmistrzowa oczywiście tłumaczy, że dzięki lękowi przed drapieżnikami całe miasto będzie głosować na nią. Jednak gdy Nick przegryza króliczka, okazuje się, że to tylko teatr. Nie kojarzę tej sztuki. Bo umieścili wcześniej w Giverze jagody z farmy, a gdy mini Hitler odgraża się, że skoro wrobiła burmistrza, to wrobi też ich, Judyta tradycyjnie przewija jej marchewkę. Ile to warzywo ma pojemności? Po czym wełna zostaje aresztowana, a antidotum na zdziczenie działa perfekcyjnie i drapieżniki wracają do bycia nudziarzami. Po czym Judy daje inspirujące przemówienie i Lisek zostaje przyjęty do policji, zdrajca. A Bogo przydziela im znalezienie pirata drogowego, który pędzi po ulicach jak szalony i okazuje się nim leniwiec z Wydziału Komunikacji. No i moje jajca zdążyły posiwieć. Moja prawdziwa ocena tego filmu to 10 na 10, a szyderczy tytuł to... Jurassic Park. Wyjazd integracyjny. Nie zapomnijcie wypróbować Raid Shadow Legends, klikając w link w opisie i obejrzyjcie kolejny szyderczy skrót o tutaj.